Miała w oczach coś niesamowitego. Niezwykle inteligentna, spontaniczna, prawdziwa. Ironiczna, była bardzo dowcipna, potrafiła być złośliwa. Jako aktorka była bardzo atrakcyjna. Wzbudziła ogromne zainteresowanie grupy playboyów warszawskich oraz filmowców. Wielkie objawienie i zmarnowana szansa. Na warszawskiej robotniczej woli w Domu Państwa Tuszyńskich 5 września 1942 roku jako drugie dziecko w rodzinie przyszła na świat dziewczynka. Ojciec, mistrz masarski, prowadził sklep mięsny. Mama zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci, a w chwilach wolnych pomagała mężowi w handlu. W pobliskiej kaplicy podczas chrztu dziewczynka otrzymała imiona Teresa Janina. Pierwszego sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Po jego pacyfikacji hitlerowcy wysiedlili z miasta wszystkich mieszkańców. Również Tuszyńscy musieli opuścić swój dom. Ojca wywieziono do Niemiec na przymusowe roboty, a matka z 7-letnim Bogdanem i 2-letnią Teresą trafili do obozu przejściowego we Włochach. Zapakowali nas na transport kolejowy do wagonów takich bydlęcych. Wieźli nas do Oświęcimia. Po drodze dowiedzieliśmy się, że, bo to było bombardowania różne, zatrzymywał się pociąg, można było uciec. Matka postanowiła zbiec. Kolejarz zaproponował, że może nas zabrać do siebie do domu. Podał adres i nam wieczorem pomógł zbiec. Żeśmy postanowili, że pójdziemy w rodzinne strony matki. Kończyło się wyzwolenie, to mama poprosiła gospodarza, żeby nas przywiózł do Warszawy. Dwa lata po zakończeniu wojny do domu wrócił także ojciec. Rodzice ponownie zajęli się przetwórstwem i handlem mięsem. Ponieważ praca zajmowała im dużo czasu, postanowili wysłać córkę do szkoły z internatem prowadzoną przez siostry zakonne w Wawrze. Te siostry nie mogły sobie z nią dać rady, bo ona była bardzo żywotna. Musiała klęczyć dużo, mówić pacierzy. I ona tego nie znosiła i musiała mama ją zabrać. Po kolejnej nieudanej próbie nauki w szkole na ulicy Czerniakowskiej, matka posłała córkę do podstawówki na osiedlu, którą mimo pewnych kłopotów wychowawczych ukończyła. Już podczas nauki w szkole podstawowej Teresa dała się poznać jako dziewczynka żywiołowa i pełna życia, ale także mająca swoje zdanie i dbająca o swoją niezależność. Po ukończeniu podstawówki Tuszyńska rozpoczęła naukę w Państwowym Liceum Techniki Teatralnej, w szkole, w której uczył się także między innymi Krzysztof Kieślowski. Choć byli na jednym roku i znali się, ich drogi zawodowe nigdy się nie spotkały. Było to bardzo dawno temu, wiadomo. Poznałam dzięki mojemu obecnemu mężowi. Byłam jego wówczas dziewczyną. Pierwszy raz, jak zobaczyłam, po prostu doznałam szoku. Był to piękny kwiatuszek, można porównać do róży, o porcelanowej cerze, nieskazitelnej.
cerę, jaką miała Teresa, to się rzadko w ogóle spotyka. Nie tylko ja byłam zachwycona, ale bardzo wiele osób o tym mówiło. Warszawa lat 50. podnosiła się coraz szybciej ze zniszczeń wojennych. Odradzało się także życie kulturalne. Powstały pierwsze kluby muzyczne Stodoła i Hybrydy, w których szczególnie młodzież szukała możliwości zabawy bez ograniczeń przy zakazanej muzyce rockabilly, rock'n'rolla i jazzu. Klub studencki Stodoła stał się także ulubionym miejscem zabaw nastoletniej Tuszyńskiej, która od dzieciństwa uwielbiała taniec. Mimo iż w klubach studenckich mogły bawić się osoby pełnoletnie, zawsze znajdowała skuteczny sposób na wejście. Bez kompleksów szalała na parkiecie wśród starszych od siebie. Imponowała jej możliwość bycia w towarzystwie aktorów, artystów, muzyków i kabareciarzy. Stałych bywalców imprez klubowych. Lubiła się bawić, a zapamiętałam ją najbardziej w momencie, kiedy wybraliśmy się razem, za pozwoleniem oczywiście mamy, na dyskotekę do Stodoły. Nawet pamiętam, jaką miała sukieneczkę. To był ciemnozielony kolor, gdzie przy tej pięknej cerze wyglądała nadzwyczajnie, olśniewająco. No i oczywiście bawiliśmy się razem. Wówczas takim wodzirejem, że tak powiem, tańca w Stodole był Henio Meloman, który przepięknie z Teresą tańczył. No było bardzo przyjemnie, wesoło. Oczywiście wracaliśmy zawsze o tej godzinie, do której mama zezwoliła. Na początku 1958 roku w klubie Stodoła podczas jednej z zabaw karnawałowych zorganizowano wybory Miss Balu. Nagle patrzę, jest ładna dziewczyna, twarz mi znajoma. Patrzę, to jest Tereska, ta, którą poznałem w Ślesinie. Ja tam przyjeżdżałem, ponieważ pracowała tam moja sympatia. Również przyjeżdżała tam Teresa, ponieważ siostra jej taty tam mieszkała. W ten sposób ją poznałem. Była takim podlotkiem 15-letnim, ponieważ mieliśmy wybierać królową balu, a wybierał prezes Janusz Dolindowski, ja i chyba jeszcze nieżyjący już pianista Tomek Bolechowski. No i Wiernicki, który był stałym bywalcem Stodoły i właściwie całą fotografikę, całą dokumentację fotograficzną on robił od początku istnienia klubu. Wyjątkowo ładna, ciepła buzia, taka niewinna, z takim fajnym uśmieszkiem, już kobieta. No więc jednogłośnie żeśmy postanowili, że zostanie królową balu. No i ja jako ten prowadzący, no, musiałem z nią zatańczyć, prawda? Oczywiście jakiegoś tam jive'a czy rock'n'rolla. Z małżonką żeśmy poszli do Stodoły, gdzie można było swobodnie potańczyć, zwłaszcza rock'n'rolla, który wtedy był raczej niewskazany, bo to był ten system drugiej okupacji, jak ja to nazywam, rosyjskiej. Siedzimy w przerwie na tańcach i wchodzi właśnie Teresa. No, wtedy nie wiedziałem, kto to jest. Ja mówię do żony, słuchaj, popatrz, nieprawdopodobnie piękna dziewucha. Zrobiłem właśnie, jak ona tańczy, kilka zdjęć. No a później zacząłem ją fotografować już, jak nie tańczyła, a potem poprosiłem ją, czy mogłaby przyjść do mnie do domu. No i tam zrobiłem jej dalszą sesję. Efektem tej sesji było kilka fotografii, które już niedługo odmieniły życie dziewczyny. Fotoreporter, który współpracował z czasopismem Kobieta i Życie, pokazał zdjęcia w redakcji. Spodobały się.
Jedno z nich ukazało się na okładce świątecznego wydania pisma. Zdjęcie 16-latki na okładce czasopisma zostało uznane przez matkę dziewczyny jako skandal. Pod moją nieobecność ona przyszła z tą gazetą, no i zapukała tam do drzwi. Ojciec mój otworzył, ona mówi, no, pyta się, pan Wiernicki? No ojciec mój, tak, tak. No proszę pana, no co to jest? Niech pan zobaczy, jak to nie wstyd i tak dalej. Użyła tutaj takiego nieprzyjemnego słowa. Jak to jest możliwe, żeby coś takiego robić i tak dalej. No ojciec mówi, wie pani, no bardzo przepraszam, ale to syn robił i ja tego nic nie wiem na ten temat. No a gdzie jest ta redakcja? No. I nie poszła tam do tej redakcji w końcu. No ale zrobiła awanturę podobno Teresie. Częste wizyty w klubach studenckich, wygranie Miss Balu, zdjęcie na okładce gazety oraz duża ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach spowodowały, że Tuszyńska została relegowana ze szkoły. W lutym 1958 roku kultowe pismo Przekrój ogłasza konkurs. Film szuka młodych aktorek. Ogłoszenie przeczytał także Wiernicki, który nie mówiąc nic Teresie, wysłał jej zdjęcia zrobione przez siebie na konkurs. Uważałem, że jest bardzo ładną i piekielnie zdolną dziewczyną. Ona wiedziała, jak się, jeżeli chodzi o zdjęcia, wiedziała, jak się ustawić, wiedziała, jak się umalować, wiedziała, jak się ubrać. No wszystko, a przecież była młoda dziewucha, miała chyba 17 lat. Do redakcji przysłano ponad 1200 zgłoszeń. Do finałowej fazy wybrano 28 dziewcząt. Każda z nich odbyła rozmowę z komisją i odgrywała zadaną scenkę przed kamerą filmową. 1 czerwca 1958 roku ogłoszono wyniki. Jury stwierdziło, że najbardziej utalentowaną i posiadającą najlepsze warunki zewnętrzne jest Teresa Tuszyńska. Wygrała, choć nie spełniała dwóch podstawowych warunków konkursu. Wymagany wiek od 17 do 23 lat oraz wykształcenie średnie. Miała bowiem 16 lat, a niedawno wyrzucono ją ze szkoły. Nagrodą główną był udział w filmie. Tuszyńska zagrała epizod w obrazie Jana Rybkowskiego Ostatni strzał. A gdzie, przepraszam? Za co? Pan nie trącił. No oczywiście. Pan coś za szeroki, może zwęzić. Synku, do kogo ty mówisz? Już do nikogo. Z nieznanych powodów podczas kręcenia filmu dziewczyna uciekła z planu filmowego. Mogło to skończyć się dla niej końcem przygody z filmem, ale los okazał się znów łaskawy. Reżyser Jerzy Zarzycki niedługo po tym zdarzeniu obsadził ją w swoim filmie Biały Niedźwiedź w głównej roli żeńskiej. Dzień dobry, Puchatku. Jest już twoje małe co nieco. Cieszysz się łakom czuchu? W filmie zagrała u boku Stanisława Milskiego, Gustawa Cholubka, Stanisława Mikulskiego i Adama Pawlikowskiego. Niedługo przyjdę po pana. Wiedzą wszystko o panu. Niedługo wojna się skończy i będzie pan potrzebny. Na początku 1959 roku Tuszyńska zostaje modelką mody polskiej, którą kierowała dystyngowana dama Jadwiga Grabowska, będąca symbolem wszystkiego, co wówczas w modzie było najlepsze. Zawsze starannie i sama dobierała sobie modelki. Pani Grabowska organizowała swój salon mody. No i ja po prostu zaniosłem jej to zdjęcie jej, po tym jak się ukazało w Przekroju.
No i ona mówi, bardzo cię proszę, przyprowadź ją tutaj. Tuszyńska szybko stała się najpopularniejszą modelką mody polskiej i ulubienicą Grabowskiej. Miała status gwiazdy wśród modelek. Wyróżniała się i pani Jadwiga od razu ją pokochała miłością twórcy. I rzeczywiście tak ją ubierała, że ona wyróżniała się zdecydowanie. Zespół modelek nie bardzo kochał ją, bo rzeczywiście była konkurentką niesamowitą. Porzucono jej kosmetyk, jakąś szminkę czy coś tam, prawda, do torebki i próbowano zorganizować osobistą rewizję, żebyśmy wszystkie się poddały, bo to miało tak być, no, miało wyjść, że jest w torebce Teresy jest. Teresa wzięła torebkę, powiedziała, że ją to nie interesuje i wyszła. No. Myślę, że u pani Jadwigi w stosunku do Teresy była pewna słabość, ale słabość wynikająca z oceny dużej wartości urody, sposobu poruszania. Teresa miała taki sposób chodzenia, zawsze była ta szyja wyciągnięta jak u łabędzia do przodu, wysoko trzymająca podbródek, szła prościutko. Nikt jej tego nie uczył, wtedy nie było żadnych szkół modelek, nie było. Ona po prostu miała w sobie to i to był cały czas instynkt estrady. W realiach socjalistycznej rzeczywistości praca modelki pozwalała również na atrakcyjne wyjazdy zagraniczne, a co za tym idzie, lepsze zarobki i diety. Teresa Tuszyńska także wyjeżdżała często za granicę. W tym czasie starała się łączyć pracę modelki z pracą w filmie. Niestety nie było to takie łatwe, bo po prostu brakowało czasu. Coraz więcej zabierało go również życie towarzyskie, które szybko wciągnęło aktorkę. Mimo że Grabowska miała dla niej więcej wyrozumiałości niż dla innych modelek ze swojego zespołu, coraz częściej irytowały ją nieusprawiedliwione nieobecności na przymiarkach ubrań czy pokazach. Do Grabowskiej docierały też informacje o coraz częstszych udziałach jej modelki w bankietach zakrapianych alkoholem. Ona nie mogła sobie pozwolić na to, prawda, żeby nie było Teresy. W tamtych czasach się szyło na modelki. Projektowało się z myślą o tej osobie, prawda, o tym jej stylu, który prezentowała i potem to było szyte i musiało być pokazywane na niej. No i teoretycznie modelka powinna być dyspozycyjna. No ale jak ona dostawała film, no to często wyjeżdżała na miesiąc, prawda, albo nawet jeżeli to w Warszawie czy w Łodzi, no to tego się nie dawało pogodzić. Lekceważący stosunek Teresy do otaczającej ją rzeczywistości doprowadził w 1962 roku do zakończenia jej pracy jako modelki. Rok 1959 był najbardziej intensywny w karierze aktorki. Piękna i nieznana, w ciągu kilku miesięcy stała się kimś. Była coraz bardziej rozpoznawalna w środowisku filmowym. Teresa Tuszyńska została zaproszona na imprezę, która przeszła do historii kulturalnych wydarzeń. Jazz camping na Kalatówkach w Zakopanem. Udział w niej wzięli muzycy, artyści, aktorzy, filmowcy, literaci, dziennikarze i modelki. Świat, który zawsze jej imponował, stał przed nią otworem. Wspominam te Kalatówki jako coś, gdzie miałam szansę poznać najlepszych, bo to nie tylko Polański. Jazz camping polegał na tym, że praktycznie prawie 24 godziny jam session się odbywało na dole. Kalatówki całe grały.
Teresa rzeczywiście była ozdobą, budziła tam sensację. Mieszkałyśmy w jednym pokoju. Naturalnie Teresa korzystała z mojej walizki, znaczy z moich ciuchów po prostu. To zupełnie było, była jej szafa to była, prawda? Pożyczała sobie, no więc tu były takie konflikty. Latem otrzymała od szykującego się do reżyserskiego debiutu Janusza Morgensterna propozycję gry w filmie Do widzenia do jutra, do którego scenariusz napisali Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski, który w filmie partnerował Tuszyński. Przepraszam, czy pan może za chwilkę trzymać mój pies? No, mogę oczywiście. Nie dała znaku życia przez kilka dni i mama powiedziała, masz pieniążki, jedź do Gdańska. I ja wsiadłem w samolot, byłem na kilku scenach, jak grała w tenisa, jak jeździła samochodem. Zadzwoniłem do rodziców, że jest wszystko w porządku i wróciłem do Warszawy. Przed realizacją filmu Morgensterna Teresa Tuszyńska wzięła udział w zdjęciach próbnych do polskiej superprodukcji Krzyżacy Aleksandra Forda. Nie do końca wiadomo, czemu w nim nie zagrała. Faktem jednak jest, że realizacja obu filmów nakładała się na siebie w czasie. Los znów dla Teresy był łaskawy, bo rola Marguerite, którą grała w filmie Do widzenia do jutra, pokazała jej ogromny talent aktorski. Film uznany został za sukces i zebrał bardzo pochlebne recenzje. Proszę bardzo, alkohol. Nalewam bezbłędnie, proszę. Raz. Trzymaj wyżej. To był film, który bardzo był związany jakby z rzeczywistością, w której wtedy żyliśmy. Ja nie mówię o rzeczywistości politycznej, tylko mówię o rzeczywistości obyczajowej, artystycznej i tak dalej, i tak dalej. No, jej rola w Do widzenia do jutra jest bezsprzeczna. Czy nigdy nie miałaś ochoty gdzieś zostać? Nie przyzwyczaiłaś się, nie tęskniłaś? Powiedz. Wy wszyscy dziwni. Każda rzecz wielka rzecz. Ja siadam w samochód, samolot, jadę. Entuzjastyczne przyjęcie filmu otwierało przed aktorką szansę na zrobienie także zagranicznej kariery. Otrzymała propozycje gry m.in. z Włoch, Austrii czy Niemiec. Z Francji razem z Romanem Polańskim przyjechała producentka, która miała dla niej ofertę gry uznanych reżyserów. Ale Teresa Tuszyńska na umówione spotkanie w ogóle nie przyszła. Konsekwentnie, bez podania powodu, odmawiała wszystkim zagranicznym propozycjom. Tragedia Teresy Tuszyńskiej m.in. polegała na tym, że ona była w pełni świadoma, że nic z tego nie wyjdzie, bo ona ma tę barierę językową, a dubbingować to można ją w jednym filmie na 1000, ale nie częściej. W 1961 roku otrzymała propozycję gry w dwóch filmach. Najpierw zagrała w obrazie Konrada Nałęckiego Drugi człowiek. Grała właścicielkę sklepu w Sopocie. Partnerował jej Jan Machulski. Kretyn, to wynoś się do tej swojej stoczni. No nie złość się. Masz. Masz 200 zł na pociąg. Wiosną tegoż roku Tuszyńska pojawiła się na planie filmu Kazimierza Kuca Tarpany. W filmie wystąpili również Ewa Krasnodębska, Andrzej Szalawski i Jerzy Jogała. Czego tu szukasz? Ciebie! Była pewna w niej bezinteresowność. Nie czuło się, że ona chce ugryźć, zrobić karierę, chce iść do przodu, czegoś takiego. Takiej agresji jakby karierowiczowskiej, tego absolutnie w niej nie było. Ta jej spontaniczność, świeżość, inteligencja i ja bym to powiedział błyskotliwa drwina, coś takiego w niej też się działo, to wszystko grało na jej korzyść, bo to dawało postać prawdziwą. O, Jacek,
Co? Jacek to pierwszorzędny facet. Kocha się we mnie od 2 lat. Zamęcza mnie zazdrość. Ona miała takie poczucie humoru i jak tylko mogła, to cały czas była rozbawiona i zabawna. I ksywę, którą chyba Kazimierz Kutz jej nadał, Tetetka, to nie tylko skrót, monogram jej imienia, nazwiska, ale to też znaczyło broń palną. I ona właśnie była taką wybuchową. Powiedz, jaka ty naprawdę jesteś. O co ci chodzi? Chcę, żebyś mi wszystko o sobie powiedziała. Po co? Żebym się nie musiał dowiadywać od obcych ludzi. Podczas realizacji Tarpanów Teresa Tuszyńska, mając 19 lat, wyszła za mąż za 7 lat od niej starszego hrabiego Jana Zamoyskiego. Okoliczności, w jakich odbył się ślub, pokazywały nieobliczalność zachowań aktorki i lekkiego traktowania poważnych rzeczy. Z Zamoyskim znali się krótko, ale kiedy mimo to poprosił ją o rękę, zgodziła się, stawiając jednak warunek, że ślub muszą wziąć natychmiast. Pojechali więc do urzędu i pobrali się. Świadkami tego związku byli akurat przejeżdżający na skuterze ulicą kolega Zamoyskiego i taksówkarz, który zawiózł ich do urzędu. Przyjechała w nocy z Zamoyskim wieczorem Teresa i mówi, przedstawiła go, że to jest jej małżonek. Więc rodzice osłupieli. To był człowiek, który całkowicie dał się podporządkować Teresce. Był tak zakochany, że po prostu nie potrafił inaczej postępować, jak postępował. Każdą jej zachciankę, nawet najmniejszą, spełniał. Związek ten przetrwał kilka miesięcy, a powodem rozwodu, jak twierdził Zamoyski, był alkohol, którego Teresa nadużywała. Początek lat 60. przynosi aktorce niezwykłą popularność. Występuje w filmach, uczestniczy w pokazach mody i w wielu imprezach towarzyskich. Zdjęcia Tuszyńskiej ukazują się praktycznie we wszystkich czasopismach i gazetach. Jej uroda, wdzięk i fotogeniczność powodowały, że redakcje bardzo często umieszczały je na swoich okładkach. Popularność aktorki sprawiła, że zainteresowały się nią także firmy produkujące reklamy. Najbardziej znany był film reklamujący jacht. W 1962 roku wyszła po raz drugi za mąż. Jej mężem został o 13 lat starszy od niej Włodzimierz Kozłowski, autor dialogów i tekstów w filmie. Bardzo był też uległy, a z kolei pracował godzinami po nocach, przebywał w studio. Teresa na początku przebywała z nim, jeździła. W końcu jej się znudziło, siedziała w domu i zaczęła szukać towarzystwa. Związek, choć targany różnymi zawirowaniami, przetrwał 10 lat. Również Kozłowski uważał, że ich małżeństwo zniszczył często obecny w życiu Teresy alkohol. Balowanie w lokalach warszawskich powoduje, że Tuszyńska szybko zyskuje miano dziewczyny rozrywkowej. Odbija się to na jej reputacji i opinii w środowisku. Zaczyna krążyć między producentami informacja, że zatrudnienie aktorki może powodować kłopoty związane z jej nieobecnością, niedyspozycją czy wyglądem. Tuszyńska nie przywiązywała jednak do tego większej wagi, wierząc, że kolejne role są tylko kwestią czasu. Nieszczęściem pani Teresy Tuszyńskiej było to, że ona się pogubiła po prostu. To jest takie klasyczne
pogubienie się i w życiu, no a w konsekwencji też i w sztuce. I to jest bardzo przykro to mówić, ale to jest taka no, równia pochyła. W marcu 1963 roku na okładce amerykańskiego opiniotwórczego magazynu Show poświęconemu sztuce ukazało się zdjęcie Teresy Tuszyńskiej jako najbardziej zachodniej i najbardziej utalentowanej polskiej gwiazdy filmowej. To miało swoją wartość, ale ta wartość nie została wykorzystana, bo nie miała ona swoich producentów, którzy by o to zabiegali. A oto aktor sam nie zabiega. W czerwcu 1963 roku aktorka znów uczestniczy w realizacji filmowej. Tym razem w trzyczęściowym filmie Jerzego Stefana Stawińskiego Rozwodów nie będzie. Wystąpiła w drugiej części obok Zbigniewa Dobrzyńskiego, której scenariusz, na co wiele wskazuje, został napisany na podstawie historii pierwszego małżeństwa Teresy. A może z panią trzeba się ożenić, żeby pójść na kawę? Oczywiście, ja już jestem taka staroświecka. Nic bez ślubu. To wobec tego ożenię się z panią. Tak? Kiedy? Jutro. W filmie Rozwodów nie będzie jest zupełnie inna Joanna niż w scenariuszu, który napisał pan Stawiński. Pan Stawiński powiedział, że on napisał scenariusz, Teresa go przejrzała, powiedziała, że to wszystko jest do niczego, prawda? I zagrała po swojemu. I on jej na to pozwolił. Taki ktoś jak pan Stefan Stawiński pozwolił amatorce wywrócić do góry nogami własny scenariusz. Już mnie nie kochasz? Niewygodnie mi. Nie martw się, kochany. Jutro rano wyskoczysz do sądu i złożysz pozew o rozwód. Tak, złożę. Po zakończonym bankiecie z okazji kolaudacji filmu Rozwodów nie będzie, pod koniec 1963 roku, Teresa Tuszyńska, będąc pod wpływem alkoholu, wywołała sprzeczkę z taksówkarzem, który wezwał milicję. Ostra wymiana zdań skończyła się tym, że aktorka uderzyła milicjanta w twarz. Została skazana na rok więzienia i gdyby nie amnestia, trafiłaby tam. Ona była później agresywna, bojowa. Ona tam szła przez siebie, przez życie jak piorun. W 1966 roku, po trzech latach przerwy, Tuszyńska ponownie pojawiła się przed kamerą. W filmie Stanisława Lenartowicza Cała naprzód znów spotkała na planie filmowym Zbigniewa Cybulskiego. Stworzone przez nich kreacje aktorskie potwierdziły, że oboje nadal świetnie czują się w swoim towarzystwie. Po premierze zebrali pochlebne recenzje. Tą rolą Teresa udowodniła, że nadal ma duże możliwości aktorskie, również w rolach komediowych. Trzeba nam naszą niedojrzałą władzę polewać rosą pochlebstw. Oblicza czynić serc larwą, tak, aby nikt nie dostrzegł, co się pod nim kryje. Dobra, dobra. Kręciliśmy w Casablance, na Wyspach Kanaryjskich i w Finlandii. Jako aktorka była bardzo atrakcyjna w ogóle w samej figurze i grała to, co reżyser jej, że tak powiem, przedyskutował scenę, to zupełnie przyzwoicie zagrała. Radek. Jak pani to poznała? Zwyczajnie. Gwizdał pan złoty pierścionek. Tak, tak. A kto pani jest? Ze Skarżyska. Tak, znam. Błagam, niech mnie pan ratuje. Przykro mówić, ale piła, no. Rozpił ją jeden z naszych przyjaciół. Ki diabeł? Ty kto? Dunia, córka poczmistrza. W następnym roku ponownie Stanisław Lenartowicz zaangażował Teresę Tuszyńską do swojego filmu. Tym razem była to telewizyjna adaptacja opowiadania Aleksandra Puszkina pod tytułem Poczmistrz. Producentem filmu była Telewizja Polska. Przyjedzie i odjedzie. Przecież wiesz, że wszystko się ułagodzi. Z dużą przyjemnością ogląda się świetną i autentyczną grę aktorki w roli Duni obok tak znanych nazwisk jak Andrzej Łapicki czy Kazimierz Fabisiak. Nie odchodź, Dunia. Ojciec śpi? Zasnął. Za dużo wypił.
Czemu się nie kładziesz? Zaczekam, aż wrócą z doktorem. Masz dobre serce, Dunia. I ładna jesteś. Pod koniec 1967 roku Tuszyńska przyjmuje propozycję zagrania w mało znanym filmie produkcji czechosłowackiej pod tytułem Kieszonkowcy. Rok później Teresa Tuszyńska ponownie wystąpiła w filmie produkcji czechosłowackiej Praskie noce. Scenariusz filmu oparty został na znanych starych czeskich bajkach. Podczas realizacji filmu w Pradze niespodziewanie w wieku 51 lat umiera matka aktorki. Tuszyńska nie mogła być obecna na pogrzebie, gdyż nie pozwolono jej na wyjazd z miasta ze względu na inwazję w tym czasie wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Rozpoczynający się 1970 rok przyniósł Tuszyńskiej kolejny bolesny cios. W wieku 66 lat umiera jej ojciec. Człowiek, który był dla niej najważniejszy w życiu. Było to dla niej na pewno wielkim ciosem życiowym. Nosiła tą żałobę w sercu bardzo głęboko i psychicznie to się na pewno odbiło w jej życiu późniejszym. Kilka miesięcy później Teresa Tuszyńska ponownie spotkała się na planie filmowym z Jerzym Stefanem Stawińskim podczas kręcenia filmu Kto wierzy w bociany. To była ostatnia rola w filmie w Polsce pani Teresy, gdzie zagrała moją matkę. To nie masz zamiaru uczyć się dalej? To było 47 lat temu. Pamiętam taką życzliwą energię, jaką wysyłała w stosunku do mnie, być może do postaci, na planie, kiedy realizowaliśmy swoje sceny. To było dość charakterystyczne, że pani Teresa tak jakby troszkę umykała od nas. Była w takim już momencie chyba, gdzie zaczynała, tak mi się wydaje, dość intensywnie przebywać w swoim świecie. Popełniła pani błąd, prawda? Miałam 17 lat i myślałam, że mnie będzie kochał do końca życia. Zresztą Romeo też by wykiwał Julię, gdyby na czas się nie pozabijali. To ostatnie słowa, jakie Teresa Tuszyńska wypowiada w swojej karierze filmowej. Choć był jeszcze tajemniczy epizod w filmie produkcji NRD Klucze, ale podobno scenę z jej udziałem z filmu wycięto. Potem Tuszyńska całkowicie znika z życia publicznego. Jeśli wybrać jej dokonania artystyczne, ewidentne, ale też jej życie, no to to było coś absolutnie wyjątkowego, nietypowego i niestety, jak wiadomo, no bardzo tragicznego. Tak tragicznego losu to żadna aktorka nasza z tamtych lat nie przeżyła. W życiu Teresy Tuszyńskiej ważne miejsce zajmował Adam Pawlikowski, którego aktorka poznała podczas kręcenia filmu Biały Niedźwiedź. Był od niej 17 lat starszy. Podobał się kobietom. Razem wystąpili w czterech filmach. Najbardziej uczuciowo chyba była związana z Adamem Pawlikowskim, no a już nie mówiąc o tym, że Adam Pawlikowski był bardzo zaangażowany, bardzo zakochany w Teresie. Także starał się być wokół niej na co dzień i bez przerwy. No a poza tym, no, jako mężczyzna zakochany, no to był bardzo zazdrosny. I bardzo pilnował ją. Chcąc zobaczyć reakcję aktora i zrobić mu na złość, wyszła za mąż za jego najlepszego przyjaciela, Jana Zamojskiego. Uczucie Tuszyńskiej do Pawlikowskiego było na tyle silne, że przetrwało oba małżeństwa aktorki.
Przyjaźniła się z nim także wtedy, kiedy on w 1967 roku został świadkiem w tzw. sprawie Szpotańskiego, co spowodowało, że środowisko uznało go za współpracownika bezpieki. Na początku 1976 roku Pawlikowski popełnił samobójstwo, wyskakując z okna. Dla Tuszyńskiej była to kolejna życiowa tragedia. Aktorka przestała pokazywać się w środowisku filmowym. Zerwała wszystkie kontakty. Bywała w dziwnych miejscach, w których normalni ludzie nie bywają. Przeżyła kilka luźnych związków. Było takie kino Barbara na ulicy Wspólnej w Warszawie. I tam grali właśnie ten jej film, Kto wierzy w bociany. I było tak ciekawie, że ona po prostu weszła i starała się, żeby ją zauważono. Z tym, że na początku no, nikt nie rozpoznał, tam byli młodzi ludzie, dla których ona też już była jak gdyby historią. Więc jak w czasie projekcji filmu ona kilkakrotnie wybuchała z takim bardzo głośnym śmiechem. Także cała sala w ogóle zwracała uwagę na nasze miejsca. Ja mówię, Teresa, cicho, no nie krzycz tak. No a ona to robiła po to, że jak się projekcja skończyła, to cała sala chciała się przyjrzeć tej kobiecie, która się tego, no i dopiero wtedy zaczęto ją rozpoznawać. Ona się martwiła tym swoim alkoholizmem. Ona zdawała sobie sprawę, że ona przez to, jak gdyby tą karierę skończyła, czy nie może jej kontynuować. Jej życie było życiem tymczasowym. Ona traktowała życie jako chwilę. I jej stosunek do życia nie był taki, żeby ona chciała tak. To były momenty, chwile. Taki moment właśnie był wspaniały moment, zresztą dla mnie osobiście. To był ten, kiedy myśmy się poznali, kiedy ona jak gdyby uwierzyła w to, że może mieć jeszcze rodzinę, że może mieć swój dom, że może mieć swój świat. Lata 80. i 90. to okres bardzo tajemniczy, ale i tragiczny w życiu Tuszyńskiej. Moje ostatnie spotkanie z nią, a był to rok albo 85., albo 86., na dworcu w Koninie. I patrzę, stoi Teresa na peronie, czeka na pociąg do Warszawy. Wracała ze Ślesina tam od swojej ciotki. W pięknym futrze i muszę powiedzieć, że wywarła na mnie no, bardzo przykre wrażenie. Była pod wpływem alkoholu, ale była taka dość, powiedziałbym, luźno rozmawiająca i tak sobie wtedy pomyślałem, mój Boże, przecież ja się w części przyczyniłem do tego, że ta dziewczyna wybrała taką karierę. W 1990 roku aktorka wyszła po raz trzeci za mąż za zwykłego robotnika Jana Perzynę, człowieka, o którym niewiele wiadomo. Praktycznie zapomniana żyła we własnym świecie. Pewnego dnia dzwonek do drzwi, otwieram, stoi kobieta, bo już trudno powiedzieć, że dziewczyna, kobieta. No i dobrze, że natychmiast zareagowała głosem, bo po głosie poznałam, bo charakterystyczny głos miała Teresa, że to jest Teresa i nagle zobaczyłam te oczka jej, które zawsze robiły na mnie wrażenie. Mówi, mam prośbę, jakbyś mogła, bo byłam tu niedaleko, byś mi pożyczyła 50 zł. Trochę mnie to tak zaskoczyło, no ale po prostu wzięłam, wyjęłam pieniądze i pożyczyłam jej. Mówi, za tydzień przyjdę i ci oddam. No minął tydzień, Tereski nie było. No, spodziewałam się, że po prostu to była nagła potrzeba, tak jak to bywa osoby uzależnione i no, odda to dobrze, nie odda to trudno. Po dwóch tygodniach dzwonek do drzwi,
stoi Tereska i mówi tak, no myślałaś, że ci nie oddam tych pieniędzy. Zapraszałam ją, niestety nie przyjęła zaproszenia, nie chciała wejść, bo powiedziała, że się spieszy. No to już nie była ta cudowna młodziutka dziewczyna taka, którą znamy z filmów. 19 marca 1997 roku w wieku 55 lat w swoim mieszkaniu Teresa Tuszyńska umiera. Szanowny małżonek, też alkoholik. Pierwsze kroki skierował do mnie. Mówi, że siostra nie żyje. I on nie jest w stanie jej pochować. I załatwiłem wszystkie formalności. Teresa Tuszyńska, jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Przebojem wdarła się na salony filmowe i wybiegi dla modelek. Młoda, piękna, błyskotliwa, inteligentna i niebywale zdolna, z dużym poczuciem humoru. Zagrała w 11 filmach i wystąpiła w wielu pokazach mody w kraju i za granicą. Stworzyła kilka ról, które wzbudziły uznanie widzów i krytyków, choć prawdziwy talent pokazała w filmie Do widzenia do jutra, stwarzając ponadczasową kreację jako Marguerite. Mogła zrobić karierę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Mogła. Ale tak się nie stało.